Witam wszystkich moich wspaniałych widzów, jest już was prawie 700, a prawie robi wielką różnicę, więc jeśli mnie nie subskrybujesz i chciałbyś dołączyć do grona tych wspaniałych ludzi, to po prostu zasubskrybuj mój kanał w tym momencie. Dzisiaj raczej coś dla osób, które są nowo przybyłe na mój kanał, czyli Yerba Mate poradnik dla początkujących. Dzisiaj pokażę wam, jak zacząć swoją przygodę z Yerba Mate. Najpotrzebniejszy element do zaczęcia przygody z Yerba Mate dla was to będzie bombilla, bombilla, no taka rurka, rureczka do filtrowania suszu Yerba Mate. I to jest coś, bez czego no nie wypijemy Yerba Mate. Możemy się bawić w jakieś French pressy, zaparzacze, ale to nie będzie to samo. Więc musicie się zaopatrzyć w bombillę. Ja polecam rozkręcane, bo jest je łatwiej myć. Link do tej standardowo będzie w opisie filmu. To jest moja ulubiona. Takie bombille kosztują od 10 do 30 zł, więc no, nie jest to duży wydatek jak na początek przygody. No i jeśli już mamy rurkę, rureczkę, bombille, bombillę do picia yerba mate, do filtrowania suszu, no to przydałoby się coś, do czego wsypiemy to yerba mate. I tutaj jeśli pijemy yerba mate, no to korzystamy z Matero. To jest moje ulubione Matero firmy Cebador. Metalowe, ze stali nierdzewnej, poręczne. Mamy również tutaj takie Matera typu Diamond. Polecam, to są moje ulubione, z których korzystam najdłużej. Minus to, że są ceramiczne i łatwo je stłuc. Już jedno taką stłukłem czarno. Jeśli chodzi o Matero, no to tutaj bez Matera wypijemy yerbę, nie musimy kupować Matera. Może być taki kubek bądź inny, coś co wytrzyma gorąco wodę i nie pęknie. Nie trzeba kupować Matera, aby zacząć przygodę z yerba mate, bo możemy pić yerbę ze zwykłego kubka. Jak mi się nie chce i chcę sobie zrobić yerbę na szybko, no to nawet teraz robię sobie w takich kubkach. Matero to po prostu taki fetysz, coś co powoduje, że ty picie yerby jest bardziej klimatyczne, rytualne. No ale jeśli nie chcemy wydawać zbyt dużo pieniędzy, to wystarczy bombilla i zwykły kubek. Skoro już mamy bombillę, naczynie, z którego wypijemy, bądź kubek, no to teraz potrzeba nam już tylko yerba mate. No jak już mamy bombillę, mamy naczynko, mamy z czego pić yerbę, no to teraz przydałaby się sama yerba. I jako yerbę wybrać na początek? Moja propozycja to, jeśli mamy niski budżet, no to żeby kupić typowy Paragwaj i typowo Argentynę, aby mieć porównanie pomiędzy takimi najbardziej popularnymi yerbami. No i takim Paragwajem jest na przykład Indega czy Pajarito. Tutaj mam Indegę, ja dzisiaj sobie ją zrobię, bo mam na nią ochotę. A typową Argentyną jest na przykład Taragui. I osobiście na start przygody ja nie polecam tej Taragui, tylko Taragui Energia, bo ona jest znośna w smaku. Ja zaczynałem swoją przygodę od Taragui Energia i na pewno was pobudzi, to też poczujecie takie działanie yerby, jakie powinno być. Natomiast jeśli macie większy budżet lub jesteście pewni, że ta przygoda potrwa dłużej, to no to do zestawu startowego mogę wam polecić jeszcze wybranie jakiejś yerby owocowej, na przykład takie pajarito miętowo-cytrynowe, a jak lubicie ziołowe smaki, to możecie sobie dorzucić na przykład kurupi, menta i boldo. Te dwie yerby i Indegę recenzowałem na moim kanale, więc przed zakupem możesz obejrzeć też recenzję, aby być pewniejszym co do wyboru. Co się jeszcze przyda do yerba mate? Do yerba mate przyda wam się na pewno termos, pewnie każdy z was ma w domu termos, ja lubię takie duże, bo piję dużo yerby, dużo herbat. Przyda się termos, gdyż yerbę możemy zalewać kilka razy, zanim straci swoje właściwości. I dzięki termosowi możemy po prostu sobie dolewać cały czas do naparu wodę i nie musimy chodzić ciągle do kuchni. Jak przygotować wodę do yerba mate? Woda do yerba mate nie powinna mieć powyżej 80 stopni, czyli yerba mate zalewamy wodą od 60 do 80 stopni. Jak to zmierzyć? Na przykład jak schłodzić wodę na herbatę, mam taki film, bodajże film nazywa się Jak zrobić zieloną herbatę, możecie sobie go obejrzeć, tam jest metoda jak schłodzić
wodę do na przykład herbaty zielonej czy do yerba mate. Ale jeśli robicie zamówienie w jakimś sklepie z yerbą, to zazwyczaj są tam takie termometry i możecie właśnie sobie wziąć taki termometr dodatkowo, aby być pewnym co do temperatury wody. Jeśli chodzi o mnie, ja mam taki oto czajnik z regulacją temperatury wody, więc mi obecnie już termometr jest zbędny, ale na początku przygody z yerbą zazwyczaj korzystałem z niego. No to co, jak wymieniłem wszystkie potrzebne rzeczy do przygotowania yerba mate, to ja idę wstawić wodę i jak się zagotuje, to wracam do Was za chwilę. Jeszcze zanim woda się zagotuje, to powiem, ile wsypać suszu yerba mate. Zazwyczaj producenci sugerują nam 50 gram suszu na jedną porcję, ale na przykład tej yerby w takim naczynku to jest dla mnie zdecydowanie za dużo, tym bardziej, że to jest mocno pobudzająca yerba. Ilość yerby zalecana przez ludzi to jest od 1/4 do 3/4 objętości naczynia, z którego korzystamy. Ja akurat tutaj zapełnię 1/2 naczynia, bo tak najbardziej lubię to yerbę. I tutaj możecie eksperymentować co do ilości suszu, aby dopasować to pod siebie. Również możecie manipulować temperaturą wody, na przykład robić 70 stopni lub robić 80 stopni, 65 i zobaczyć, jaka yerba Wam najlepiej smakuje, w jakiej temperaturze i w jakiej ilości. Ta yerba mi najlepiej wchodzi w ilości pół naczynka i temperatura 70 stopni. Wtedy ta yerba nie rozbudza tak mocno. A z jakiego względu zimniejszą wodą dziś będę to robił? A z takiego względu, że piłem przed nagraniem kawę i nie potrzebuję tyle kofeiny. A więc moja woda już ma 70 stopni, więc teraz zaleję moją yerbę, mój susz. Yerbę zalewamy tak, żeby zapełnić naczynko, z którego pijemy, do pełna. Nie wiem, czy będzie widać w kamerze, raczej pod takim kątem nie złapię. Nie mam takiej możliwości, no ale zalewamy tyle, aby susz się podniósł i był mniej więcej u góry naczynka i najlepiej zostawić delikatny zapas. Po zalaniu yerby nie wtykamy w niej jeszcze rurki, tylko odczekujemy od 3 do 5 minut, niektórzy od 5 do 10. Ja odczekam 3 minuty, aż susz naciągnie. I tak zwane pierwsze zalanie wypije Święty Tomasz. Więc ja teraz poczekam 3 minuty i zaraz do Was wracam. No to pierwsze zalanie już wypił Święty Tomasz, więc teraz pora na nasze zalanie. Bierzemy bombiję i tutaj od góry przytykamy kciukiem, aby fusy nie wleciały. I mniej więcej w środek, pod kątem, wbijamy naszą bombiję do materka. No i gotowe. Teraz, jako że Święty Tomasz wypił nam pierwsze zalanie, to musimy dolać wody dla siebie. Pozostałą wodę przelewamy do termosu, aby mieć na kolejne zalania. No i nasz napar yerba mate jest gotowy do wypicia. Bardzo dobra yerba mi wyszła. Dymna, goryczkowa, paragwajska yerba mate. Jak wypijemy już jedno zalanie, to dolewamy wody z termosu i dolewamy, aż się wypłucze smak. Lub po prostu zaczniemy czuć, że ta yerba już nie działa na nas, lub po prostu smakowo coś już nie będzie ok. To by było tyle, jeśli chodzi o poradnik, porady dla początkujących w świecie yerba mate. Jeśli ten film był przydatny, no to zostaw łapkę w górę, napisz mi coś miłego w komentarzu i aby być na bieżąco, nie zapomnij o subskrypcji, a subskrybując mój kanał, będziesz miał dostęp do moich recenzji yerba mate, więc jak ta przygoda Ci się spodoba, to przed zakupem zawsze będziesz mógł sobie obejrzeć recenzję i się upewnić, czy ta yerba jest warta zakupu. Ja tymczasem idę pić yerbę dalej i montować film. Pa, pa!